mocno do hamu. W prawo, dokładnie. Ty. Kierownicę, tak, żeby nie wpaść w kurce. O kurde, dobra, teraz już widzę. No to co, cześć Uberleci, jesteśmy na Driflandzie. Track day dokładnie i dziękujemy za możliwość uczestnictwa Bavarii Motors Yankee. I co? Co zobaczycie w dzisiejszym odcinku? Jesteśmy, no. I to właśnie będzie. To jest ten wstęp już? To już jest ten wstęp, dobra. Wsiądźcie, bo tam będzie takie wprowadzenie, co jak, jak będzie wyglądało. Zapraszamy, rozgościcie się tam. Słuchajcie, my generalnie tutaj na tym obiekcie nie robimy tego typu eventów. Ale w związku z tym, że kochamy, stary nie gniewaj się, kochamy Lidzie i kochamy wasz brand i tak naprawdę strasznie, muszę to przyznać, odszczekać, zakochaliśmy się w typie imprezy, którą zrobiliśmy wspólnie w zeszłym roku. To było coś niesamowitego, bo myśmy tak naprawdę nie chcieli tego robić. No i powiem szczerze, że wasze opinie po tym evencie były po prostu wręcz rewelacyjne i właściwie przez ten ostatni czas od ostatniego naszego eventu świat jest mały i się różnych ludzi spotyka. I tak pocztą pantoflową naprawdę tyle osób mnie zaczepiało i mówiło, że naprawdę odbyła się niesamowita impreza tutaj. I wszyscy mówili, że to jest jakiś w ogóle game changer, jeżeli chodzi o różnego rodzaju eventy organizowane przez waszą markę, że postanowiliśmy absolutnie, jak tylko Lidka zwróciła się do nas, czy chcemy, absolutnie chcemy, ponieważ jeden wielki, potężny sukces i tym razem też tak będzie. Takiego wyboru, żeby każdy jakby spełnił swoje oczekiwania, dobrze? Mamy dwa samochody XM i chcielibyśmy zrobić tak, żeby tym XM-em każdy z was mógł się przejechać, więc on będzie mniej więcej w środku i na końcu. Jak będziemy robić zmiany, robimy zmiany jeden samochód do przodu, dobrze? Nie robimy zmian w samochodzie za kierownicą, tylko jak robimy zmiany, to od razu z samochodu przechodzimy do samochodu, dobrze? On chodzi, bo ja chodzi, nie chodzi, wiem. Chodzi, to już chodził. No chodził. O, dobra, no go tam pięknie. I to on teraz chodzi. Chodzi. Okej, okay, dobra. Ciekawie. Zobaczmy, powinno na sporcie być. Bardzo wygodne auto, taki mini czołg, ale wrażenia z jazdy za miękkie troszeczkę. Wiadomo, no to jest czołg, chyba że tam by było tyle mocy, żeby szarpało bardziej, ale ja lubię jak szarpie bardziej trochę. A ty Bartek jak? Na pewno wygodnie z tyłu, nie? No wygodnie jest, ale wiadomo, no jest różnica w tym szarpnięciu, no. No. I fajne jest to, że wchodzisz do tego elektryka, klikasz i jest takie taki trochę jakbyś, wiesz, tak, stację tak. Jakąś kontroli. No. Każda BMW to jest to samo, nie? W sensie, że manetki, to jak siedzisz, no ten cały system, no to czujesz się praktycznie, bardzo podobnie się czuję, wiesz, siedząc w tym czy w tym. No tylko jest różnica typowo, wiadomo, w zawieszeniu, no i po prostu w tym szarpnięciu, nie? No tak. No, coraz cięższe robią te samochody właśnie i M2 niby mało mocy miała w porównaniu do reszty, ale lżejsze auto i a co, my nie idziemy? No to później powiem już. Dzień dobry, tutaj kierowca tymczasowy z, to jest chyba X4, nie wiedzieliśmy, że mamy wsiadać, auto stało same, bez instruktora, ale no jedziemy już, przepraszamy za opóźnienie. No tutaj idzie troszeczkę lepiej to auto niż XM. Nie, naprawdę fajnie idzie, jak na SUV-a. Fajnie, wysoko.
dzieci z tyłu, ojciec idiota z przodu. Czemu nie? Nie no, X6 jakoś lepiej idzie niż ta XM, naprawdę. Ja nie wiem, jak to powinno być. Trochę jesteśmy zaaferowani i tak nie znamy specyfikacji tych aut. Ale jeżeli chodzi o taką właśnie responsywność, no to zdecydowanie, no. No ale to jest chyba mniejsze auto, nie? Lżejsze, mniejsze, tamto to Show Quest. No. Tak. Odczucia po jeździe XM. Tak, bo to cię interesowało, bo ty w tych SUV-ach byłeś zakochany. To powiem ci, że gratulacje, że zrezygnowałeś z tego tematu, bo byś się zawiódł. Powiem ci, że taki mu. Hybryda, fajnie wsiadasz, jak w statku kosmicznym. Fajnie, wygodne, fajnie, mini shock, fajnie. Ale jeżeli chodzi o taką, wiesz, szarpankę, nie ma totalnie szarpanki. Potem wsiedliśmy, stoimy na stacji i ty, wy jedziecie już tam, ty, nikt nie chce, zostawili, wiesz, X6M na stacji, no nikt nie chciał po prostu do tego wsiadać, no mówię, dobra, no to my wsiadamy. Nie, jeszcze inna chyba. Mówię, dobra, wsiadamy, lepiej niż XM, fajniej, żwawiej, no wiadomo, podobnie jak X4 ogólnie, ja myślałem na samym początku, że X4 jadę to co Pączek, tylko że tam była AMK, nie wiem, tam więcej tej mocy, no. Ale potulne też miary, ale żwawsze na pewno niż ta XM. No i najfajniejsza z tych wszystkich ta X5M, najżwawsza, spoko, wysoko, bardziej mi się podobało, jeżeli chodzi o walory jazdy niż XM, nie? No. Ale jednak w tej XM fajniej się czułem niż w X5, świeżej, tak nowsze było to auto, nie? Bartek na pasażerze też był chyba bardziej zadowolony, ale porównując do M4, no to jeżeli chodzi o szarpankę, to na minus, ale jeżeli chodzi o komfort jazdy, no to na plus na pewno, nie? To ja byłem na pasażerze z tyłu w tej XM, no to fajnie wsiadłem, tu wiesz, taki jakiś podwieszany sufit i tak dalej, światełka, fajnie, bardzo wygodnie się jechało z tyłu i dużo miejsca, ale no wiadomo, kawał auta, ale właśnie jak już tam depnął, to dziwne uczucie, wiesz, cicho, wyje, jak suszara. Wielka suszara, no i tak nie ciągnął, co nie? No, widać, ile on tam, z 2800 waży, coś takiego chyba. No, ale takie auto dla Sakera, myślę, że bardzo dobre. No, dla Sakera bardzo dobre. A co ja jeszcze jechałem? M4, no to wiadomo, standardowo. M3, z tym już nowym ekranem. Jak ten ekran? Tylko, że cicho w środku wszędzie było. Już te wydechy standardowe są. A jak ten ekran ci się podoba? W porządku. Spoko, jest, nie? No, bardzo fajnie. No. No. Nie ma czegoś takiego, że... No. 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 Wiadomo, kwestia przyzwyczajenia, ale to jest spoko, no. Uważam, nie? No. I jest ten nowszy system operacyjny. Nie wiem, jakie tam są opcje, czy jest jakaś różnica, ale... A X6 jechałem. No to bardzo wysoko. Wiadomo, ciągnie, ale tak czuć tą masę, co nie? Jak hamujesz, przyspieszasz, to jednak czujesz tą ogromną masę auta. I zobaczcie, czy sam pas bezpieczeństwa utrzymuje was w odpowiedni sposób, w takim miejscu, gdzie byście chcieli, czyli blisko fotela, czy nie uderzacie w... Ciekawe, czy on się zablokuje, ten pas. I zwróćcie też uwagę, słuchajcie, na te przedmioty, które tutaj znajdują się w samochodzie. One tam sobie niewinnie leżą na tylnym fotelu. Tutaj macie narty, no. Słuchajcie, bo jedziecie w Alpy. Dobra. I zobaczycie, jak te przedmioty będą się zachowywać. Jak macie na przykład te przywieszki, to też warto je zostawić, bo one strasznie nas irytują podczas tego obracania się. Dobra, jakby coś było... Jakby było za szybko albo za dużo, to dajcie mi znak, pokażcie, że już kończymy, dobra, i ja wtedy zatrzymam symulację. Ciekawe, czy pas się zablokuje, jak nas przechyli. A to zobaczysz. Zobaczymy. No, jak masz dobrze dociągnięty, to powinien zadziałać tak, jak właśnie sobie tego życzymy. Dobra, uwaga, zamykamy. Gotowi?
musi być, jak jest prędkość większa. Dobrze pasy trzymały. No? Myślałem, że wiesz, wylądujemy na suficie. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Co znasz z jazdy sportowej, owca? Co znam z jazdy sportowej? Jeździliśmy w Assetto Corsa na Nürburgringu. Uczyliśmy się driftować w Assetto Corsa. Fajnie to się przeniosło na praktykę, uważam, bo bez tego byłaby lipa. Ale tak naprawdę to tyle, no. Dobra. To tyle i trochę w Gran Turismo pojeździliśmy. Dobra, to ci powiem tak. Linię, kojarzę, nitkę, mniej więcej jak te zakręty brać, ale możesz mi wszystko przypomnieć. Dobra, to ja ci wszystko przypomnę. Taką podstawą, jeśli chodzi o jazdę sportową, na początku jest zawsze wzrok. Zawsze ważny jest wzrok, żeby być w stanie przewidywać kolejne zakręty i tym samym obierać jakąś strategię dotyczącą najazdu na zakręty, jakiegoś toru jazdy, hamowania czy wychodzenia z tego zakrętu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest, mówię o wszystkim, to się dotyczy techniki jazdy, doskonalenia techniki jazdy, to się nie bać hamulca. Bo jest coś takiego jak szczyt, kojarzysz? Apex. Jak masz zakręt, to zawsze gdzieś tutaj możesz sobie obrać szczyt zakrętu, czyli takie nasze, powiedzmy, szczytowe wierzchołek pole. Wierzchołek zakrętu. Wierzchołek zakrętu. Do tego wierzchołka musisz dohamować. No. O, możemy się ustawić na start. No. Do tego wierzchołka zakrętu musisz na tyle dohamować, ale w jaki sposób? Dość mocny. Pierwsza procedura hamowania, nazywam to hamowaniem regresywnym, musi być mocnym uderzeniem w hamulec i później w miarę jak dojdziesz do szczytu, to go odpuszczaniem. Wyjeżdżasz ze szczytu, to prostujesz kierownicę i wchodzisz na gaz. To będę ci wszystko mówić na bieżąco, bo będę nadawać jak pilot rajdowy. No. Będę ci o wszystkim mówić, jak pokonywać jakieś niuanse, więc śmiało możesz jechać. Na razie to jest pierwsze kółko, tak? Dobra, jedziemy którą stroną? Z prawej. Z prawej, dobra. Tak, dokładnie. Z prawej, cały czas na białym polu, nie? Tutaj bliżej. Tu na białym, okej. Dokładnie, na białym, cały czas na białym. Teraz lewo, prawo. Tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie dodać zbyt dużo gazu, bo nas wyspinuje po prostu na skręconych kołach. Jedziemy prosto, tutaj będzie szykana tak zwana. Tak jak widzisz, mokre pole, hamulec, prawo, lewo i tutaj się trzymaj bliżej prawej strony. Bliżej prawej strony, bo kolejna szykana jest od prawej. Tak samo mocniejszy hamulec, prawo, lewo i tutaj wolniej, bo cię wyrzuci. Skręcamy w prawo na górkę. Tutaj też trzeba bardzo uważać, bo może ciebie wyrzucić i wyspinować bandy. Jedziemy dalej. Mamy lekki półłuk w prawo, po półłuku w prawo tu się zaczyna ósemeczka. Jedziemy, staramy się czytać tor, patrz nawet przez lewą szybę, co się dzieje cały czas na naszym okręgu, na naszych tak zwanych cyskach, tak nazywamy z instruktorami tą część. Tutaj trzeba uważać w szczególności na szczytach zakrętu, bo lubi nas wyrzucać, bo tak jest wyprofilowany asfalt. Patrzymy daleko, tak? Widzimy chwila prostej, po chwili prostej znowu dokładnie. Tutaj mamy 50 metrów prostej, po 50 metrach prostej 90 stopni w prawo, więc mocniej dohamuj. W prawo dokładnie, tu jest bardzo wolna partia. Pamiętaj, wjeżdżamy wolniej zakręt, żeby szybciej wyjechać i obrać lepszy kąt. Wjeżdżamy wolniej i tu już prostujesz i wchodzisz na gaz. Świetnie, o to chodzi, owca. Prawo, lewo, dokładnie i tutaj jedziemy na wprost, tak jak pokazują pachołki tam. Dobrze, gaz, 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 gaz. Dajesz, 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 dajesz. I to zaczynam od prawej. Mocniejsze hamowanie, dokładnie i jedziemy dalej. Poznajesz tutaj na trasę, nic się nie dzieje. Dohamuj, skręć, gaz. I tak samo, dohamuj, skręć, gaz. Dohamuj, skręć, gaz. Dokładnie, tutaj mamy nasz nawrót. Na nawrocie tak samo. Niższa prędkość wjazdowa, żeby szybciej wjechać. Dokładnie. I tak samo, napędzamy się, napędzamy. Tu będzie szykana. Na szykanie mocniejszy hamulec. Prawo, lewo, prawo i jedziemy. Ustawiamy się w naszej kolejeczce na rondko. Jak się podobało? Fajnie, tylko właśnie trzeba poznać ten tor na razie trochę tak wiadomo, że jest dziko, nie? Jest trochę dziko. Jeszcze taka rzecz dotycząca sportowej jazdy. Jak jest sytuacja, w której nie trzymasz ani gazu, ani hamulca, tylko jedziesz po prostu powiedzmy na jałowym biegu, tak? Że po prostu się samochód toczy, to znaczy, że coś zrobiłeś nie tak. Albo przed zakrętem dohamowujemy i później wychodzimy, a nic poza tym. Jeśli w szczycie zakrętu nie trzymasz nic, to znaczy, że coś zrobiłeś źle. Tak. I pamiętaj też, to regresywne hamowanie, to nie ma być też takie zero-jedynkowe wciśnięcie w hamulec i odpuszczenie go, tylko to ma być wciśnięcie w hamulec, te mocne, pierwsza procedura musi być mocnym wciśnięciem hamulec, a później odpuszczanie powoli tej nogi. Więc to jest bardzo ważne. Driftowałeś kiedyś? No tam właśnie próbowaliśmy u Jasia, nas trochę uczył, nie? Okay. Ale tym nie driftowałem jeszcze
powiem ci, nie było okazji. Wskazówka dla ciebie, nie skupiaj się tak bardzo na kierownicy. No. Dobra, nie patrz tak na kierownicę, nie trzymaj jej jakoś kurczowo, jakbyś chciał ją zaraz wyrwać, tylko trzymaj ją luźno tak, żeby ona cię też troszeczkę poprowadziła, ale z drugiej strony cały czas patrz, jak idzie nasza biała płyta, żeby za nią ci cały czas jechać. Na jedyneczce? Tak. No. Miziaj go, po prostu masz ten hamulec miźnąć, jakbyś chciał, wiesz, go pogłaskać. To ma nie, że cały czas go podtrzymujesz, wciskasz i czekasz, co się dzieje. Jak czujesz, że łapie przyczepność, to znowu go wciśnij. I skupia się cały czas na dłużej. Dobrze było, o to chodzi, jeszcze raz. W tamtą stronę? Tak, w tamtą stronę, super. Cały czas. Zaczynasz łapać, o to chodzi. Trochę zardzewiałem, ale kurde, ciężkie to auto. No i teraz powinienem mu dodać. Dodać? No. Wiesz co, możemy zrobić jeszcze jedno kółko. No. Nie udało się przez tą pierwszą inicjację, było troszeczkę za dużo gazu. Już w tamtym momencie zaczęło cię przewracać, więc śmiało. Dobra, i sobie wyjeżdżamy na szarpak, czyli wyjeżdżamy tak jak tam. Tak, w sensie tam, o tam. Mhm. I tutaj uwaga, to też będzie szarpnięcie. Najedź 45, tak żeby było na liczniku po prawej stronie. No. Będzie szarpnięcie, jedziemy. Musisz tak skontrolować kierownicę, tak żeby nie wpaść w kurtyny. O kurde, dobra, teraz już widzę. Dobra, dobra. Nie spodziewałem się tych kurtyn, nie? Spoko. I co teraz? I się teraz utawamy. Na kolejeczki, tak. Dobra. Dzięki. Ej, myślałem, że będzie łatwiej po tym rondzie. Trzeba wyczuć to auto. Kurczę, wiesz, ciężkie jest. Ale nie, ciężkie jest. Jeśli chodzi o ruchy kierownicą, to zawsze zasada. Kieruj kierownicę tam, gdzie chcesz być, w kierunku jazdy. Jakby nie przyjmujmy się kontrowaniem, kierownica tam, gdzie chcesz jechać, pierwsza rzecz. I druga, tutaj po prostu hamowanie możesz dodać, nic się nie stanie. Jakby to ci nic nie zepsuje, tylko polepszy. A powiedz mi jeszcze na tym rondku, bo na jedynce byliśmy. Mhm. Nie tej dwójkę dać. Możesz spróbować. Możesz, ale i tak było super. No. No super, to nie było super, to było jakbyśmy, wiesz... Cały ja przejechać. Jedną ręką. Dobra, no. Dzięki panu. Dzięki. Na razie. Dzięki. Ale pamiętasz, jak było łatwo tamtą bębką Jasia? No. W ogóle na śniegu, na suchym torze jest całkowicie łatwiej. Tu wiesz, masz opony letnie plus woda i to leci. A na jedynce robiłeś drift? Dwójka. Na dwójce, a ja na jedynce właśnie chyba testuję teraz na dwójce, jak będzie możliwość. No. Dwójka szybciej jest i od razu wyłapuje. Łapie, nie? No. Start, tak. I w zasadzie od zatrzymania zróbmy start, tak jak powinniśmy, żeby trenować sobie podczasóweczkę. Stop, o, tak. Ja to na spokojnie, jak coś w ogóle nie ma wyczucia jeszcze. Dobra, pobudujemy wyczucie. No. Jedziemy. Bramka od prawej, tam zaczynamy. Jesteśmy na płycie. A, bo to tutaj, dobra. Stop, po prawej bramka, po lewej i na wprost idziemy dalej, prosto. Następnie mamy szykana. Prawy, lewy, po tych mokrych śladach, prosto. Trzymamy się prawej strony i znowu ciasna szykana. Lewo, prawo, lewo, głębiej wjeżdżamy i prawy, ciasny, ślisko. Okay. Spokojnie, dokładnie, tak. Lewy, ciasny. Dobra, i teraz będzie szeroko, długi łuk, lewy. I teraz odwrotnie wyprofilowany, lewy. I również prawy odwrotnie, trzymamy wewnętrzną. Zakręt się otwiera, napędzamy się lewą stroną, mocne hamowanie i ciasna sekcja. Prawy, lewy i głęboki wjazd do prawego. Lewą stroną gaz, przejście prawy, lewy, wyciosno, dobra, lewy, prawy już z gazem, lewą stroną, później mocne hamowanie i bramka od prawej strony zaczynamy. Prawy, lewy, dobra, tak jest. Żeby nie jechać blisko pachołka, żeby go też nie potrącić.
szkoda 5 sekund. I tutaj głęboki wjazd, nawrót, prosta. Ciasna szykana przez nami. Prawo, lewe i uciekamy za szykaną w prawo. Stajemy w kolejce. Do pierścienia, chwila oddechu. Dobra, powoli już ogarniam ten tor. No jest fajnie. Nawet spoko. Kilka przejazdów i wtedy nabierzemy pewność. Dobrze no. Ten, dobrze podpowiadasz ten. Także już z pamięci. Super, no. I tak już wjedziesz na płytę. Delikatny uścisk, utrzymujesz to gazem, tak jak auto mocniej łapie większy kąt, natychmiast puszczasz gaz i szybka reakcja kierownicy. To i musi być jednocześnie. Przytrzymasz dłużej gaz albo zrobisz spóźnioną reakcję kierownicy, auto się będzie obracało. Trzeba właśnie ten balans sobie wyczuć, ten czas, ten timing zgrać. To musi po prostu sobie wyczuć. Dobra, lecimy. Dwa kółeczka. Nawet nic nie zrobić kierownicą, no. Trzeba natychmiast. Ok, zawracamy. I jeszcze raz. Jedź na płytę, czterema kołami i teraz. I kierownica. Widzisz? Pracujesz kierownicą, on się trzyma. I prawo. Jak zapomnisz o kierownicy, no to się obraca. Jeszcze jedno. Dobra, no już powoli. Mocno kierownicą, ale za dużo gazu. Dobra, sobie załączę ten. Zielone światło, czysta płyta, możemy jeżdżać. Między 40 a 50. Jak będzie więcej niż 40, puść gaz. Puść gaz już, puść. Okej. I reakcja. A tu otwieramy. Jest gaz? I środki. Przez bramkę. Okej, jesteśmy. No i powiem wam, że tu się zakręciłem na przykład, bo nie zrobiłem czegoś, co powinienem zrobić i oni myślałem, że to zrobiłem. Że tam właśnie ten z tą kierownicą nic nie zrobiłem w ten moment. Bo się zawiesiłeś, nie? Już myślałeś... No. Ale już jest powoli czuć. Ta. Spoko. Jazda. Tutaj spokojnie. Blisko. Dobra, gaz. Dohamowanie. Tu ciasno. Dobrze. Ciasno. Uwaga. Szeroko, żeby nie potrącić. Podkręcone super. Gazu. Dobra. Dość szeroko wejść i blisko lewej, blisko, delikatnie na gaz, tu też przykładka delikatnie na gaz, uwaga, i trochę mocniej już możemy wchodzić na gaz, tu jest lepiej, dobra, szeroko, nawrót i tu szeroko też wyjdźmy, żeby na gaz wcześniej wyjść, dobra, gaz, super, tu ciasno, uwaga na prawo, dobrze. I tu dużo gazu. Dobrze. Dobra. Dobrze, tu fajnie czujesz. Dobrze. I tu już gazu, dobra, gazu. Dobrze. Poznałem granicę, chociaż to są mokre opony ogólnie, no to na mokrych też fajnie, ale poznałem granicę tego auta, wiem jakie są jego możliwości, bardzo fajne są możliwości,
To nie jest małe auto ogólnie, nie jest krótkie auto. Więc myślałem, że takie ogólnie dynamiczne tutaj manewrowanie, ciasne wchodzenie w zakręty i tak dalej, to nie będzie takie łatwe. Ale to kwestia wyczucia. Serce wali szybciej. Teraz mam 106 tętno. Zależało mi, żeby dobry czas zrobić. Da się z tego toru dużo więcej wycisnąć. No ale nie ma jednak tego obycia ze skrzynią biegów właśnie manualną, żeby tutaj na manetkach operować na tym torze pierwszy raz, tak jakby się z nim spotkałem, więc tu bym musiał przećwiczyć, kiedy jaki bieg ma być najlepiej. Chociaż myślę, że tutaj dużo bym mógł zrobić na dwójce pewnie, czasami tą trójkę wrzucić. No ale to się łatwo teraz mówi właśnie i po prostu już wolałem nie ryzykować, bo jak pierwszy raz robiłem ten tor, to się tak gubiłem w tych manetkach, więc trzeba jeszcze potrenować. Bardzo na plus, fajnie. Jestem gotowy, no. 3, 2, 1, ognia. Jeden pachołek, no. Szkoda, że był, ale i tak czas jest dobry. Ale poprawiłeś poprzedni. Nie powiem ci o ile, bo nie mogę. Dobra. Ale poprawiłeś. Dobra, ale inni też strącają pachołki. Co chwila ktoś dostaje, no. Także wiesz, to nie jest nic ten... Nic przesądzonego, słuchaj. No cóż, stało się. Pachołek strącony. Czekamy na wyniki. Spory fan. Jest fan, co? Czasami już prawie przedobrzyłem, ale o to mi chodziło, żeby zobaczyć, gdzie jest granica. No ciekawe, jak te czasy. Ja miałem w drugim jeden pachołek, cholera. Nawet nie wiem gdzie, powiem ci. Dokładnie, muszę właśnie zobaczyć na materiale. Ale fajna jest ta prosta. Ta prosta jest zajebista. Zajebista, jak dojebałem tam. I dopiero w drugim przejeździe na maksa hebel, nie? Ale ten ciężar dopiero się przeniósł na przód auta, no. Ty no, podracing Gwiezdne Wojny, no. Podracing Gwiezdne Wojny. No dobra, podsumowanie. Wygrałem, także... Gratulacje. Fajnie. W sumie dwa okrążenia owca miał tam 222 sekundy. No i w tym pachołek ci dodał jednak, bo miałbyś większą przewagę. No ale jednak podjąłeś ryzyko, pokonałeś mnie. Jeden pachołek miałeś 5 sekund kary. No. Ja 218 sekund... No odwrót, kurwa. 222. Ty 218, ja 222. Tak, ale no. Poziom był wysoki, bo mi się wydawało, że i tak dość szybko jechałem, a no. Piąte miejsce miało 213. Czaisz? 213 no. Miało. Ale byliśmy lepsi od Adama, który miał boksa. Tak jest. We dwójkę no. Udało się go pokonać. No spoko, tutaj naprawdę powtórzenia, nie? Te drobne detale, nie za szybko czasami wchodzić w ten zakręt, bo szybciej wyjdziesz. Ważna jest teoria, mam wrażenie, i po prostu trzeba tą teorię przemielić w
praktyce bardzo dużo razy, żeby być dobrym kierowcą. I jeżeli nie byli, wydaje wam się, że, bo mi też się tak wydawało kiedyś, że coś tam pooglądałem i że potrafię jeździć, że czuję nawet dobrze to auto, no to na takim wydarzeniu można się przekonać, że nie do końca tak jest czasami, nie? I w szczególności pokory się nabiera do sytuacji, kiedy jest mokro, bo jak jest mokro, to jest random, jest dużo randomu, nie? No widziałeś ten drift na tej płycie, że całkowicie za pierwszym razem to załamkę poczułem, że nie potrafię, wiesz, bokiem sobie latać. No ty lepiej sobie poradziłeś ogólnie, lepiej wyczułeś już dzisiaj to auto. Później. Bo ja nie mogłem wyczuć na tym, powiem ci. Ten moment wydaje ci się, że dodajesz nic gazu i on ci ucieka, nie? Więc naprawdę bardzo subtelnie trzeba ten gaz dodawać na mokrym, nie? Opony sprawdzamy? No. Serio? Są nieruszone. Są pół centymetra to jeszcze jest, na pewno. Nie wiem jak tam dalej. No. Na pewno mniej, wiadomo, to, ale tu brzegi. Tam dalej mniej, ale... Dawaj u ciebie, zobaczymy. Nie no, sporo tam jest. Ło, sporo, z pół centymetra to... Podobnie w każdym razie, nie? Kot. No i tyle. I Pączka nie było z nami dzisiaj, bo tam miał wyjazd po prostu już zaplanowany. Bo Pączu by też z chęcią przyjechał jeszcze, jakby zobaczył ten helikopter. A Saker wiadomo, że lubi czasami popatrzeć, ale... No... Ja to rozumiem, że nie dla każdego są takie wrażenia, no bo to jest jakieś tam ryzyko, no. Nie? Jest nie ma, adrenalinka. Nie ma fanu, to nie ma co zmuszać. My nie mamy fanu z grania w szachy, on ma. No. Więc rozumiemy tutaj. Ale fajnie by było dla Beki kiedyś go tutaj, wiesz, z siódemką, ale... nie? Na ten szarpak siódemką, kurwa! Ale... Na szarpaku! Jak... Trumna! Jak na jakiś tor jeszcze pojedziemy, no to wiesz, przejedzie w swoim stylu. No. Ale to przejedzie swoim autem. Nie ma co przedłużać, wracamy do Janek. Z 20 minut od Janek, coś pięknego. Taka miejscóweczka, Driveland. Polecamy.